Od 1 marca działa miejska infolinia dla osób chcących udzielać pomocy Ukraińcom oraz dla Ukraińców potrzebujących informacji. My w Urzędzie Miasta uruchomiliśmy specjalną infolinię, na którą można dzwonić i zgłaszać chociażby możliwości ulokowania uchodźców z Ukrainy w prywatnych mieszkaniach, czy też domach, czy też o zaoferowania ofert pracy. I takie oferty pracy pojawiają się, nie jest może ich dużo, ale oczywiście są. Są to oferty pracy w transporcie, oferty pracy w gastronomii, więc takie oferty pojawiają się. Tak naprawdę każdy, kto czuje potrzebę jakiejkolwiek, niesienia jakiejkolwiek pomocy. I nie odmawiamy tutaj nikomu, jeżeli ktoś chce zadzwonić na tą infolinię, zaoferować ze swojej strony jakąś pomoc, czy to będzie pomoc psychologiczna, czy to będzie pomoc zdrowotna, oczywiście może to zrobić, jak najbardziej do tego zachęcamy. Niemniej jednak również ta infolinia służy do informowania, bo wiele ludzi nie wie, jest jeszcze taki delikatny szum informacyjny, chociaż udało już się nad nim zapanować. Ludzie nie wiedzą, gdzie się zgłaszać z darami, w które miejsce, jakie to mają być rzeczy. Staramy się udzielać tych informacji, a jeżeli ktoś zgłasza chęć pomocy na bieżąco, to rejestrować, weryfikować i już przekazywać bezpośrednio do Związku Ukraińców w Suwałkach, którzy to później dalej tę pomoc koordynują.